Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu WTS, w którym niestety albo stety, nie wiem co Państwo uważacie, zastępuje redaktora Orłosia. Dzisiaj może być ciuteńkę do bani, bo jestem odrobinkę przeziębiony, ale mam nadzieję jakoś damy radę. Więc trzymajcie kciuki, a ja trzymam kciuki za to, byście zaobserwowali mój profil na Instagramie. O, tutaj gdzieś takie pojawia się nazwa tego profilu. Brzmi z hiszpańskiego, to prawda, ale to przypadek. Zachęcam też do zostania patronem Macieja Orłosia, polubienia go na Facebooku, subskrypcji tego kanału i sprawdzenia, co tam się dzieje niesamowitego na Discordzie Macieja Orłosia. A dzieje się tak, że... Uhohoho! No to zaczynamy. Trzeba przyznać, szanowni państwo, że nasze państwo, chyba jak żadne inne, nadąża za zmianami klimatycznymi. Ba! Nawet je wyprzedza, bo wprawdzie upały nie ustępują, ale do tropików nam jeszcze troszeczkę jednak brakuje. A tymczasem my już wprowadzamy standardy z tak zwanych brzydko republik bananowych. Zacznijmy więc od naszego ulubieńca Jacka Sasina. Podobno znowu wydał 70 milionów złotych na organizację wyborów korespondencyjnych mistera wojsk terytorialnych. Zdziwilibyście się, gdyby to była prawda? Ja niezbyt. Szczególnie, skoro prawdą jest, że szwagierka Sasina nie straci pracy w Radzie Nadzorczej lotniska w Lublinie. Siostra żony wicepremiera nie jest bowiem rodziną sensu stricte, więc no nie dotyczą jej ustanowione wobec polityków PiS zasady ograniczające nepotyzm. Nie żeby w ogóle no, dotyczyły jakieś zasady, wiadomo. Takie wąskie i literalne stosowanie uchwały Kongresu Prawa i Sprawiedliwości stoi w sprzeczności z konserwatywnymi zasadami dbania o trwałość więzów rodzinnych. Pięknie to brzmi. W najbardziej korzystnej sytuacji są bowiem ci posłowie i senatorowie, którzy rodzinę mają małą, w szczególności nieliczne potomstwo. Najgorsze jest to, że w ten sposób wspiera się natomiast związki nieformalne, żeby nie powiedzieć tfu! Partnerskie, bo w świetle interpretacji zasad ustanowionych przez samych siebie politycy PiS wsadzanie partnerów i partnerek, przyjaciół i przyjaciółek do spółek Skarbu Państwa i innych zależnych od partii za nepotyzm nie będą uważać. No, skoro już przy rodzinie jesteśmy, to rodzina Zjednoczonej Prawicy znowu się powiększyła. Do klubu poselskiego reprezentującego partie rządzące dołączyła posłanka Małgorzata Janowska. Pani Janowska to nowiuteńki nabytek republikanów, czyli secesjonistów z porozumienia Jarosława Gowina pod wodzą Adama Bielana. Jak pewnie się Państwo domyślacie, posłanka podjęła ten krok dla dobra Polski i trwałości większości parlamentarnej, zapewniając stabilizację państwa w trudnym okresie pandemii, no i wychodzenia z recesji, nie mówiąc już o trwającym kryzysie w relacjach z naszymi zagranicznymi sojusznikami. Wcześniej przez lata działała jako konstruktywna przedstawicielka opozycji z niesmakiem spoglądająca na kontrowersyjne działania rządu. A nie. Zaraz. Małgorzata Janowska odeszła z PiSu 2 tygodnie temu, a teraz wraca z podkulonym ogonem. Twierdzi, że wcześniej w obozie Zjednoczonej Prawicy brakowało jej rozmowy tak po ludzku. No a w krótkim okresie swojej niezależności taką rozmowę właśnie odbyła. Podejrzewam, że no wiem jak ta rozmowa wyglądała. Była krótka, ograniczyła się do jednego zdania. Jak nie wrócisz do klubu, to porozmawiamy zupełnie inaczej. Posłanka Janowska udowodniła, że przynajmniej z punktu widzenia rządzących partii prawicowych stanowi wzór cnót kobiecych. Podobne ideały chce wprowadzić wśród dziewcząt doradca ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka Paweł Skrzydlewski. Ów doktor habilitowany filozofii jest też profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. No i wszystko się zgadza, bo potrafi sprawić zawód, jak mało kto. Skrzydlewski w felietonie dla naszego dziennika napisał tak. Dziś obserwujemy w kulturze bardzo niebezpieczne zjawisko moralne, także religijne, pewnego zepsucia duchowego kobiety polegającego na rozbudzeniu w kobiecie pychy, która się przejawia próżnością, zainteresowaniem wyłącznie sobą, egotyzmem, zwalczaniem obiektywnego porządku na rzecz widzenia siebie. Dodał więc, że kluczowe jest ich właściwe wychowanie, czyli ugruntowanie dziewcząt do cnót
Nie wieść ich. I tu wracając do posłanki Janowskiej, polityczka dawniej partii PiS, a teraz klubu PiS, odeszła od, nazwijmy to, okłamującego ją niewiernego partnera, bo no bo tak tłumaczyła swoje odejście, że partia nie realizuje tego, na co się umawiali. A teraz, jak się pewnie można domyślić, nie domyśleć, tylko domyślić, na skutek gruźb do tego partnera wraca. Ja bym właśnie doszukiwał się takiej cnoty, nie wieście, o jakiej myślą nasi nadęci konserwatyści. Kobieta ma przestać myśleć o sobie, ważny dla niej ma być chłop i dzieci, a nie jakaś tam kariera, jakieś tam ambicje, rozwój osobisty, dobrostan, satysfakcja z życia. Jesteś babą odrodzenia dzieci, najlepiej bez wychodzenia z kuchni oczywiście. I w szkole Czarnka i Skrzydlewskiego cię tego będziemy właśnie uczyć. Do cholery jasnej! Co do wzorów wszelkich cnót, to wiadomo, że wszelkich, czy to niewieścich, czy męskich, czy cnót, nie wiem, końskich, czy jakichś tam wszystkich innych, ma co niemiara Marek Suski. Ów sympatyczny polityk, który troszeczkę przypomina takiego słodkiego niedojdę, któremu nic się nie udaje. No przepraszam, ale nie znam carycy. Jedyną, którą znam, to Katarzyna. Katarzyna. A może pan podać nazwisko? Katarzyna Wielka. No co w tym śmiesznego? Panie Katarzyno Wielka, proszę nie przeszkadzać, ty nie łuku. Dziękuję. Tym razem dla odmiany przyznaję, że chyba mu się nie udało. Suski jest pomysłodawcą, przynajmniej oficjalnie, ustawy, która w ostatnim czasie zyskała miano Lex TVN. No i teraz już sam przyznaję, że chyba nic z tej ustawy nie będzie. Suski wyżalił się na antenie genialnej telewizji Republika, że skoro gowinowcy nie chcą poprzeć projektu, to jego przyszłość rysuje się raczej w czarnych barwach. Powiedział tak. To jest smutne, że rzeczywiście nawet nasi koalicjanci mówią, że nie poprą tego rozwiązania. Trudno mi zrozumieć, o co im chodzi, bo zachowują się jakby już byli w opozycji, a nie w koalicji. A od siebie dodam, że Suski i jego koledzy zachowują się tak, jakby byli już w Korei Północnej, a nie jeszcze w Polsce. Całe szczęście, że chociaż jeszcze wybory się u nas przeprowadza, mam nadzieję, tak jak trzeba. Chociaż, jak pamiętacie, do totalnej kompromitacji było naprawdę niedaleko, szczególnie za sprawą, no oczywiście, Jacka Sasina i jego słynnych, prze***anych 70 milionów. Ostatecznie nie odbyły się także przez Gowina. Ten inteligencik z Krakowa musi naszym Prometeuszom rzucać ciągle kłody pod nogi. Czy Gowin to w ogóle jest polskie nazwisko? Nie wydaje mi się. Co gorsza, okazuje się, że jeszcze jeden krakowianin też był przeciwko wyborom kopertowym. Czy wiecie, o kim mowa? Powiem tak. Wybitny narciarz, łudząco wyglądem do ziemniaka podobny, człowiek o wielu cnotach, w tym tych końskich, człowiek o wielu talentach, choć najbardziej znany z opowiadania wybitnych wręcz dowcipów. Można powiedzieć, anioł nie człowiek, przed państwem prezydent Andrzej Duda, czyli PAD. Jak stwierdził na spotkaniu towarzyszącym wydaniu książki opisującej ubiegłoroczne wybory, obawiał się, że będą to wybory wyszydzone, które najprawdopodobniej w ogóle nie będą mogły zostać uznane za ważne. Wyszydzone i nieważne, czyli dokładnie takie jak Andrzej Duda. A co teraz robi Andrzej Duda, państwo zapytają? Ma wakacje, potrwają 3 lub 4 tygodnie. Ja się cieszę, to ewidentnie człowiek zapracowany, który zasłużył na długi wypoczynek. Panie prezydencie, może gdzieś, nie wiem, za granicę, nie znowu do tej przeklętej Juraty. Może Białoruś, może do Moskwy, albo w kosmos z Bezosem. No, im dłużej pana nie będzie, tym lepiej. Zostawiamy już najśmieszniejszego człowieka w Polsce, a przechodzimy do najsilniejszego. Tak swoją drogą, już w nawiasie, to tyle się o nim mówi i tak długo, że najsilniejszy, ale czy to jest dalej aktualne? Ja nie wiem, może ktoś z państwa wie i potrafi tak sypnąć tą informację z rękawa w komentarzu pod filmem, to ja bym był na przykład, no taki, bym był... Dobra, wyjdźmy z tego nawiasu. Mowa oczywiście o Mariuszu P., celebrycie, strongmanie, komentatorze, zawodniku MMA i bohaterze aktu oskarżenia. Siłacz jest oskarżony o to, że bezprawnie zajął część hotelu w Andrychowie, wyniósł z niego meble, pozaklejał kamery monitoringu oraz wymienił zamki. Mariusz P. twierdzi, że zrobił to legalnie, bo kupił część hotelu od ówczesnej żony oskarżającego go mężczyzny. A oskarżyciel uważa, że
bezprawnie, bo żona nie mogła sprzedać części hotelu, gdyż był on już wówczas przedmiotem podziału majątku. Prokuratura dwukrotnie umarzała postępowanie w tej sprawie. Tym razem były strongman sam będzie się musiał wybronić już, no, niestety przed sądem. Chyba że, no, załatwi sprawy polubownie, znaczy się na gołe klaty. Krążą plotki, że nasz legendarny strongman będzie bohaterem kolejnego filmu Olivera Stone'a. Stone usłyszał tylko, że w Polsce wprowadzany jest zamordyzm i że jest jakiś facet z twardą ręką i jakoś tak pokojarzył czy pomieszał fakty. To w każdym razie byłoby logicznym następstwem nielogicznych posunięć słynnego reżysera. Stone przyłożył ostatnią rękę do powstania hagiograficznego, 8-godzinnego dzieła dokumentalnego wychwalającego przywódcę i byłego prezydenta Kazachstanu Nursultana Nazarbajewa. Przez dziesięciolecia twarzy tamtejszego autorytaryzmu. Niedawno Stone robił też film o Putinie z ludzką twarzą i kilka dokumentów o Fidelu Castro. No cóż, w Polsce też mamy paru kandydatów do wywiadu rzeki dla reżysera, który na starość zapałał miłością do autorytarnych władców. No tylko nie wiem, czy Jarosław Kaczyński po filmie Smoleńsk ma jeszcze ochotę na jakiś flirt czy eksperyment z kinem w stylu hollywoodzkim. Czas na dział muzyczny, zwany przez Państwa oraz przez nieobecnego dziś redaktora Orłosia kącikiem muzycznym. Nie wiem właściwie, dlaczego ja mówię dział, przecież zdecydowanie lepiej brzmi kącik. No w każdym razie zaraz zrobię to, co robię chyba najlepiej, czyli powiem: witam! Dziś w dziale muzycznym naprawdę bardzo utalentowane trio, już zdaje się, że dosyć mocno docenione, bo jak mówi mi internet, dwukrotnie byli nominowani do Fryderyków. To takie nagrody. Usłyszałem ten utwór, który zaraz Państwo będziecie mieli okazję posłuchać i naprawdę mi się spodobała melodia, a to nie jest znowu takie oczywiste. Przed Państwem kroki w utworze frazy. Kroki w utworze frazy. Kroki frazy. Powtarzamy wciąż te same frazy, same frazy. Próbujemy, by nikogo nie urazić. Szkoda, że brakuje nam odwagi. Zamiast bawić się, tracimy prawdziwy wyraz twarzy. Tak, przy okazji. Wiecie, po czym łatwo poznać, czy kraj jest autorytarny, czy demokratyczny? W demokratycznym państwie, jak wyjdą na jaw ciemne sprawki jakiegoś polityka, to albo odchodzi w cień, albo wręcz trafia do więzienia. A w autorytarnym do więzienia trafia ten, kto te ciemne sprawki ujawnia. Ciekawe, jak będzie u nas. Już dziś wiemy, że Markowi Kuchcińskiemu włos z głowy nie spadł za to, że wykorzystywał samolot służbowy jako taksówkę dla swojej rodziny. Za to kłopoty ma funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, który ten proceder ujawnił. Zarzuty od prokuratury usłyszał też były już funkcjonariusz CBA, który ujawnił, że agencja ukręciła łeb w sprawie afery seksualnej na Podkarpaciu, w której, jak twierdził ów funkcjonariusz, były dowody w postaci nagrań świadczących o tym, że pewien prominentny polityk prawicy z Podkarpacia korzystał z usług nieletniej prostytutki. Tajemnicą Poliszynela było, że chodziło mu właśnie o Kuchcińskiego. Strach coś powiedzieć na naszego byłego marszałka Sejmu, więc no i ja już zamilknę. No i to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Trzymajcie kciuki za to, żebym wyzdrowiał. No i co? I widzimy się w niedzielę. Także miłego wieczoru, dnia albo popołudnia, w zależności kiedy to oglądacie. A ja wracam do łóżeczka sobie chorować.